Epidemiologia zajmuje się oceną sytuacji zdrowotnej populacji. Obserwujemy duże grupy ludzi pod kątem ich stanu zdrowia oraz związanych z nim czynników ryzyka. Oczywiście nie sposób zbadać wszystkich członków takiej populacji, stąd zmuszeni jesteśmy dobierać tak zwane próby badawcze. Wyróżniamy kilka rodzajów badań epidemiologicznych, są to badania przekrojowe, kliniczno-kontrolne oraz najdoskonalsze spośród nich badania kohortowe. Przykładem takiego badania jest badanie Białystok Plus, które prowadzimy w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. W tym właśnie badaniu losujemy około 10 tysięcy mieszkańców naszego miasta w wieku od 20 do 80 roku życia oraz regularnie badamy ich stan zdrowia, czyli mniej więcej co 5 lat, po to, żebyśmy mogli wyciągać po pierwsze wnioski co do samego występowania, częstości występowania chorób oraz poszukiwać nieznanych dotąd zależności pomiędzy czynnikami ryzyka, zatem móc przewidywać, że dana jednostka chorobowa u konkretnego pacjenta może w przyszłości wystąpić. Badanie Białystok Plus jest unikalnym projektem w skali kraju, który przy pomocy zaawansowanych metod diagnostycznych będzie w stanie wykazać, w jakim stopniu nasze społeczeństwo cierpi z powodu najczęstszych schorzeń związanych ze stylem życia. Medycyna w ostatnich dziesięcioleciach stała się bardzo specjalistyczna. Coraz rzadziej patrzymy na człowieka całościowo. Stąd też potrzeba właśnie takich badań jak Białystok Plus, w którym opisujemy naszego uczestnika nie tylko w aspekcie medycznym, ale również w aspekcie społecznym, aspekcie psychologicznym, jego miejsca w rodzinie, jego zadań, tak aby to możliwie całościowo spojrzeć na jego stan zdrowia. Dzięki temu będziemy mogli ocenić, co się dzieje w naszym społeczeństwie, jakie mamy zagrożenia zdrowotne i z czym będziemy musieli mierzyć w kolejnych latach. Im większa próba, tym dokładniejsze wnioski. Im więcej metod pomiaru, tym rośnie bardziej możliwość odkrycia nieznanych dotąd powiązań pomiędzy czynnikami ryzyka a chorobami, które występują w naszej populacji. Udział w projekcie Białystok Plus kończy się rozmową podsumowującą z lekarzem. Na tej wizycie, na tym podsumowaniu przedstawione są wyniki badań, które są uzyskiwane podczas całego procesu badawczego. Przedstawiane są i dobre wyniki badań i omawiane, a także te, które odbiegają od norm. Te, które odbiegają od norm, są zapisywane w liście podsumowującym i przekazywane pisemnie probantowi z ogólnymi zaleceniami, co należy wykonać w danej sytuacji. Badania kliniczne czynią postęp medycyny. Gdyby nie podjęcie prób oceny skuteczności i bezpieczeństwa różnych leków podawanych dożylnie, podawanych podskórnie czy podawanych doustnie u pacjentów z jednostkami chorobowymi różnymi, w których no, nie mamy jeszcze ustalonego leczenia lub to leczenie jest ustalone, ale jest niewystarczające. Nie byłoby nowych technologii, nowych leków bez badań klinicznych. Badania kliniczne realizowane w ośrodku można podzielić na dwie grupy. Jedna jest to grupa badań tzw. niekomercyjnych, inicjowanych i realizowanych przez badaczy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Są to badania naukowe mające na celu poznanie mechanizmów terapeutycznych oraz udoskonalenie istniejących terapii. Drugą grupą badań są tak zwane badania komercyjne, które będą realizowane na zlecenie zewnętrznych firm, które chcą wprowadzić nowe rozwiązania terapeutyczne i potrzebują potwierdzenia ich skuteczności i bezpieczeństwa. Leczę się 20 już chyba 7 lat na kardiologii. Ja tu jak leżałem i mnie zaczęło raptem opadać frakcja wyrzutowa, ale to strasznie, że ja już ledwo chodziłem. I tu mi zaproponowali i się zaopiekowali. I tak jeden program, drugi program, trzeci, czwarty. Pomaga mi nawet na psychikę, że ktoś się interesuje człowiekiem. Dwa jakieś tam wlewy, nie wlewy. Wiem, że to dla mnie i dla ludzi, i dla lekarzy. Wszyscy korzystają z tego. Bo to jest ratunek i dla danej osoby i na przyszłość komuś. No jak sobie już nie pomożesz, to choć komuś. Ja tak wychodzę z założenia.
Sieć ośrodków wsparcia badań klinicznych, która rozprzestrzenia się w tej chwili w całej Polsce, jest bardzo wartościowym projektem Agencji Badań Medycznych, ponieważ umożliwia jednolite podejście do pacjentów w badaniach klinicznych na terenie całej Polski i otwiera drogę tym pacjentom szerzej do udziału w tego typu badaniach klinicznych. Dodatkowo ta sieć ośrodków wsparcia badań klinicznych nie obciąża płatnika. Jest związana z finansowaniem przez korporacje farmaceutyczne, a jednocześnie daje dostęp do najnowocześniejszej medycyny. Praca w obrębie ośrodka wsparcia badań klinicznych umożliwia nam jednolite podejście do pacjenta, który zgodził się na udział w badaniu klinicznym, dał szansę sobie na to, żeby sprawdzić lek w swojej trudnej, niedocenionej jednostce chorobowej i daje również szansę nam, lekarzom, na takie jednolite podejście do tego pacjenta. Powstanie Ośrodka Wsparcia Badań Klinicznych w obrębie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku stawia nas na czele ośrodków medycznych w Polsce i daje nam niesłychany komfort w podejściu do pacjentów, którzy zdecydowali się na udział w badaniu klinicznym. Stwarza nam szansę na jednolite podejście do takiego pacjenta, na jednolite prowadzenie go w obrębie jednego miejsca. Stwarza komfort pacjentowi, który wie, gdzie ma się zgłosić, do kogo. Nie musi szukać lekarza po piętrach i korytarzach, tylko w jednym miejscu jest prowadzony przez swojego lekarza. Ośrodek Wsparcia Badań Klinicznych, który powstał w Białymstoku, był jednym z pierwszych ośrodków tego typu w naszym kraju. To jest wyróżnienie dla nas, to jest zobowiązanie wobec Agencji Badań Medycznych, ale jednocześnie cechuje nasz ośrodek bardzo wysoka jakość złożonych grantów, które zaowocowały otrzymaniem funduszy na szereg badań klinicznych dotyczących kardiologii, endokrynologii czy onkologii. Pacjenci do badań są rekrutowani przede wszystkim przez głównych badaczy, czyli lekarza, który odpowiada za realizację badania w ośrodku. Natomiast umieszczamy również informacje o prowadzonych badaniach na stronie internetowej ośrodka. Można do nas zadzwonić, dowiedzieć się, jakie obecnie badania są prowadzone. My wtedy skierujemy taką osobę do zainteresowaną osobę do badacza, który przeprowadzi ewentualny proces rekrutacji. W większości są to pobyty jednodniowe czy nawet kilkugodzinne. Wszystko zależy od tego, jakie badania muszą być przeprowadzone i co jest przewidziane protokołem badania. Natomiast zdarzają się też badania, w których czasami trzeba zostać na jeden czy dwa dni. Ochotnik, który chciałby się przyłączyć do badania, będzie na pierwszym etapie przede wszystkim odpytany, czy kwalifikuje się. Jeżeli spełni podstawowe parametry w takim zwykłym wywiadzie, które mogą pozwolić na rekrutację tego pacjenta, to wtedy zwykle przechodzi wtedy jeszcze serię szczegółowych badań pod kątem konkretnego badania klinicznego.